Witam ponownie w SCP The Endurance. Jesteście gotowi na endurację? Lecimy dalej. Tak sobie chciałem zobaczyć, o co w ogóle chodzi. Czy ja jestem takim debilem, że nie mogę nic zrobić? Czy o co chodzi? Ale będę dał na Twittera, że zrobił chyba za trudną grę, coś takiego. I sobie myślałem, aha, no to fajnie. To mega, dla mnie idealnie po prostu. Ale dobra, to trzeba wyczuć tę grę. I czemu ja to zrobiłem? Dobra, no tutaj ja sobie marnuję czas w tym momencie tak w ogóle. Bardzo niefajnie. Hashtag? No dobra. Trochę podejrzewam. Nie, to nie jest. No... Zapomniałem już co to było. Dobra, to jest 2. A ja jestem debilem. Dobra, to ja wiem, że trzeba napisać chyba vent. Coś takiego, że jak się zamknie, żeby, nie wiem, pozbyć się go czy coś. Nie wiem, ja się boję tego psa. O. O. Dobra, tutaj maskę trzeba założyć. Do tego blobeliarza chyba. Ej, dobra, ej, bo ja nic nie widzę, halo. Jak, co ja mam zrobić teraz? Wyłączyć wszystko, tak? Chyba to nie o to chodzi. Chyba mnie coś zabije, albo po prostu, aha. Nie rób tak więcej. Dzięki za radę. Dzięki za radę, już nigdy więcej tak nie zrobię. Gdzie jest kurwa kamerka? Dzięki za radę, już nigdy więcej tak nie zrobię. Dobra, poszło, myślę, że lepiej niż poprzednim razem. Ale dobra, chwila. Osiągnięcia dodatki? To nie były dodatki. Nie, to dobra, to jest to, co jest na tym monitorku, w tej bibliotece. Co, nie mam czasu na tego sprawdzić, bo prędzej zginę. To jest ziomek, który jak na niego patrzy, to się nie może poruszać. Czyli chyba chodzi o to, żeby na kamerach po prostu sprawdzać sobie. Członkowie personelu wpuszczani do przechowalni zawierającej SCP-173 albo 173, nie mam pojęcia, są instruowani, by zgłaszać zanim mrugną. Bo on ma taką mechanikę, że trzeba na niego patrzeć, żeby cię nie... Ja pierdolę. Mam tyle energii, jestem niepoważny. Ale dobra, w każdym razie wiadomo. Jak on jest, trzeba na niego patrzeć. I koniec. Jest w stanie przechodzić przez materię stałą. Aha, no to zajebiście. Tylko teraz pytanie. On jest chyba tym takim czarnym dymem, co się pokazuje w biurze. Co wtedy trzeba założyć maskę, on sobie idzie. To mi się wydaje. Jest pies! Pies! Straszny pies! Smile JPG PNG, nie pamiętam. Obiekt jest drapieżny z charakteru i będzie wykazywać wrogość wobec wszystkiego, co znajduje się w pobliżu. 861. A ta muzyka jest zajebista tutaj, w sensie ja tak sobie siedzę, czytam i ja po prostu tak, ja pardon, to jebane. W sensie, no zajebiste to jest po prostu. No to można powiedzieć, że po prostu z nim jest tak, że on po prostu będzie wkurwiony na mnie i będzie chciał mnie zabić i nic więcej tutaj nie mam do gadania, okej. Okay. Nie wolno wykonywać żadnych zdjęć, materiałów wyjmowania audio dotyczących SCP-096 bez uwolnienia, zwolnienia. Chwila, czy o nim przypadkiem nie było kiedyś creepypasty? Bo teraz tak sobie pomyślałem, że coś takiego było. Nieśmiałek, to możliwe, że to jest właśnie ten, co myślałem. Jeżeli ktoś spojrzy na twarz SCP-096, niezależnie od tego, czy bezpośrednio na nagranie wideo, czy na zdjęcie, podmiot wejdzie w stan silnej męki emocjonalnej. SCP-096 zakryje twarz swoimi dłońmi i zacznie krzyczeć, płakać oraz bełkotać niespójne wyrażenia. W czasie około 1 do 2 minut od pierwszego obejrzenia twarzy obiektu SCP-096 zacznie biec w kierunku osoby, która ujrzała jego twarz. W każdym razie teraz wiemy, że to jest ten SCP, o którym mówiłem, w sensie, o którym mi chodziło. Dobra, kontynuujemy. Czyli to jest ten, bo właśnie było w tej creepypaście takie coś, że właśnie jak się go zobaczy, czy na przykład jego zdjęcie, czy na kamerze na przykład, to on po prostu w chwilę może przebiec kurwa pół świata i być u ciebie kurwa. Jak stary Muran. Ja żałuję, że to powiedziałem, w sensie po co. Dobra, nie. Nie, bo to jest najgorsze, że tutaj musimy patrzeć, czy tutaj nie ma tych czarnych szpadlów. To jest najgorsze. Jeszcze ten piesiarz. Dobra, dlatego tu musimy patrzeć, dobra. To jest... To jest ważne. Jest ta gra trudna po prostu. Jest trudna, nie ma co. Ale dobra. Powiedzmy, że X kliknę. I czy to mi zmieni, że będę miał więcej powietrza na przykład? Nie wiem, ale ciekawe. O kurwa, nie strasz mnie. No nie! Pies! Pies czy pies? Weź sobie idź. Dobra. Vent. Czy coś. Nie wiem, ja po prostu...
Ja zbyt się sram chyba tego. Oho. Halo. No nie, no nie, no halo. Co ja mogę zrobić innego? Muszę wyłączyć, no te też mi nic nie da. Jak mam wziąć? Jak? Już była prawie druga. Najdłużej, najdłuższe podejście. Najlepiej mi to wyszło. Niesamowicie. Dobra, teraz czuję, że to jest to podejście, w którym uda się to przejść. Wątpię, ale tak musi być, bo nie ma innej opcji. I byłoby fa... Nie no, czekaj, bo ja tu, oj. No dlaczego on tu jest dalej? Weź se zniknij. Co? Nienawidzę go. Boże. To jest najgorsze. Dobra, ja się sam schizuję. Dobra, nie ma co się schizować, przecież widzę wszystko, co tu się dzieje. O co mi chodzi? Nie ma jeszcze psiarza nawet, ale on w ogóle jest jakiś za szybki. Jest temperatura pomieszczenia. Stabilna kondycja, wszystko. Okej. I teraz tak. Jak sobie wpiszę help, tak, to dostanę. O, wszystkie taj. Dostałem osiągnięcie, ej, to widać nawet. Ale koks. Tutaj gdzieś powinno być. O to. Mogę sobie wyłączyć i włączyć wentylację. Jest wyłączona. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Ale wiem, że tego typa muszę pilnować. O kurde, czekaj, stój. Ja pierdolę. No nie, no dlaczego, ale za co? A, bo ja nie słyszałem tego. Kurcze. A, myślałem, że już się uda w tym razem. A, to się nie uda jednak. Masz tylko jeden sposób, by się ukryć. Dzięki za informację, przecież wiem o tym. Albo jestem giganubem, albo... Nie wiem. W sensie, na pewno byłoby mi łatwiej. No to teraz znam opisy, no to też nie mogę na to zrzucić winy. Ale na pewno byłoby mi łatwiej, gdybym znał w ogóle te SCP. Dlaczego? Bo bym wiedział, jak na przykład działają i jak można unikać ich ataków. I byłoby to na pewno fajne. W ogóle, za każdym razem te hasła są inne. Jest to całkiem ciekawe. Nie, tamtego typa trzeba po prostu ignorować. Nie, co ja zrobiłem źle? Dwa razy E napisałem, co debil. Nie, może po prostu podgłośnie sobie grę. To jest, to nie jest dobry pomysł. Coś tak czuję z jakiegoś powodu. Dobra, to się nic nie dzieje, to jest pies. Nie, może jakiś bulgot zaraz przyjdzie. Nie wiem, się skupiam, ale ja się boję. Nie no, jest git w sumie. Mogę to chyba włączyć już z powrotem. Nie! Zrobiłem to. Udało się. Ej, dobra, czemu on jeszcze nie poszedł? Dobra, psiarz jest daleko. Dobra, nieważne, nieważne. Ło... Kurwa jebany pies, znaczy on jest taki straszny! Nie mogę! Kurwa! Jestem takim gównem, że już mnie bawi to, że po prostu ginę jak głupek głupi. Tragedia. Dobra, teraz musi się udać. Dobra, to był mikrofon. Już się bałem, że to nie jest mikrofon. Nie, no co to jest za... Czemu... A... Podejrzane. Co to są za... Nie, no kurwa. Aha, ja pierdolę, nie. Dobra, mamy czas na razie. Jak to jest niedostępne? Nie, no kurwa. To... A... Co ja robię źle? Dlaczego? Dlaczego się na odwrót wpisuje? Nie no, kurwa. P. No o chuj, tu chodzi! I wszystko jest git, ale nie jest nagle. Zajebiście. Udało się. I kurwa, żyje. Jeszcze. Kurwa, z psiarzem. Nie, 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 proszę. Przestań. Nie, czekaj, gdzie to było? Gdzie to było? To. To muszę wyłączyć, tak? I teraz będzie mi już się poprawiało? Ej, chyba się poprawia. Ej, dobre, dobrze. Nawet trochę widzę, kurwa nie, proszę. Haha, durny pies. Co to mi zapukało? Ha, kurwo. Nie rób tutaj, kurwa nie, chodź, ja pierdolę. Czy tutaj mogę zobaczyć sobie... Kurwa, przestań. Chyba cię. Wszelki wypadek sobie od razu to
Włączę. Aha. Musiał zjechać gdzieś. O kurwa, gdzie? Nie wiem, ja się boję siedzieć na tych kamerach. Coś mi się wpierdoli do biura i będzie chuj. Zajebiście zrobiłem. Co to? Co to? Siurpie już. Proszę. Nie no, kurwa. Wlazł tutaj. Przestań. Nie no, weź, kurwa trzecia. Dobra. No kurwa pies, dlaczego go wyzywałem? Dlaczego? Ja się kurwa czuję, jakbym przechodził jebany Golden Freddy we FNAF-ie dwójce. Tego też nie przeszedłem. Dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra, hasło. A, D, T, O. DJ, kurwa, DJ. DJ Palaslight, siemano. Dobra, spróbujmy przeżyć chociaż raz. Nie, według mnie faktycznie jest to dość trochę za trudne. W sensie myślę, że na drugą noc. Jak na drugą noc jest dużo zapierdalania. Może mi się tylko wydaje. Kto wie, no. Nie wiadomo. Siurpie. Kurwa, siurpiesz. Dobra. Tego typa trzeba trzymać na kamerach. Ej, ale ogólnie jak sobie teraz myślę, to nie jest takie trudne. Żartowałem. Głupi kondel. Kurwa, czy... No nie, no ja teraz będę przeklinał cały czas, że to jest jakieś kurwa nierealne. No i kurwa, nawet kurwa... Niechcący. Ale zużycie 2 mam. To nie jest dobry znak. Użycie 3? A, 4, okej. Oj. Oj kurczę, oj. Nie, ciebie tu nie chcę. Znaczy ogólnie nie chcę tutaj żadnego z tych stworów. Ale trochę nie mam innego wyboru. Jest całkiem bezpiecznie. Całkiem. Trochę. Odrobinę. Dobra, glucior tutaj przychodzi. Ciekawe, czy on ma jakiś wpływ na to, że mi się ekran zamazuje. Na przykład. Może. Ej, dobra. Nie jest źle, jest trzecia. A to się spierdoli szybciej niż to powiedziałem. Jakoś tak mi się wydaje, że tak może być. Ej, idzie to sprawniej na pewno. Tak wydaje mi się, że... sobie lepiej niż było. Ale... po jakim czasie? Jakim kosztem? Też jest... dobre pytanie, tylko że mam 40%, kurwa, no to nie wiem, czy to jest tak dobrze. Dobra, niech będzie zużycie 2. Jest czwarta. Jakby to w tym stanie zachować i by tamten typek sobie nie przyszedł tutaj, byłoby bardzo miło. No ale ciężko jest to zrobić, jak muszę cały czas sobie ekran naprawiać, że tak powiem. Dobra, 30%, czwarta. Nie jest to najlepsze, ale z drugiej strony z tym komputerem jest najgorsze, tak mi się wydaje. Mechanika komputera jest całkiem problematyczna. Moim zdaniem, kurwa. Nie jest dobrze. To jest stresująca sytuacja. Dobra, poszedł sobie. Kundel. Jak ja to przejdę, to na niesamowitym farcie. Tak tylko chciałbym powiedzieć, że będzie to niesamowity fart. Niesamowity pierd to będzie. Piąta. Szansa na wyruchanie szympansa. A ja jestem kurwa głupi, bo tego nie wyłączyłem, a powinienem. Szkoda, że nie ma takiego licznika czasu, tak jak był w Ultimate Custom Night. W sensie spoko było po prostu. Chociaż czy to jest jakieś bardzo potrzebne? No nie wiem, jest po prostu spoko, tak fajnie wygląda i w ogóle. Ale tak poza tym, czy to jest jakieś potrzebne bardzo, to nie wiem. 6%. Tak, w końcu!
końcu udało się drugą noc. Nie wierzę w to. To było tak męczące, ale w końcu się udało. Nie wierzę w to. Nie ma dalej kolejnej scenki, szkoda. Ogólnie to teraz odcinki już nie będą, że będę próbował dwie chociaż noce. Nie, robienie jednej nocy to jest taki zapierdol, że nie wyobrażam sobie za bardzo robienia dwóch na jeden odcinek. Może będzie lepiej, po prostu jak będzie jedna noc na jeden odcinek i będzie fajnie. Dobra, w każdym razie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobał, się tak zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. To w sumie tyle. Miło się było tutaj i grało. I się fajnie srało przez psa. Kurwa, głupi kundel. I dzięki za ten oglądanie. To jest tyle, więc żegnam was. I do następnego odcinka z tej strasznej gry.